Do kolejnego punktu wolne wnioski. Proszę bardzo. Ponieważ od wczorajszego dnia, w zasadzie do tej pory, bo jestem tutaj na internecie i mogę to sprawdzić, czyli powiedzmy od ostatnich 24 godzin na maila redakcyjnego przyszło około 30 do 40 maili. No, śmiejąc, że to jest oczywiście zbiorowa akcja mieszkańców okolic Bieżanowa, wzdłuż ulicy Bieżanowskiej. Te maile zostały wysłane nie tylko do Rady Dzielnicy, na maila redakcyjnego, ale również do wszystkich radnych miasta Krakowa w sprawie podjęcia kolejnych starań dotyczących remontu ulicy Bieżanowskiej. Dlatego ja bym się chciał zwrócić do zarządu w takiej sprawie, aby stanowisko Rady tym mieszkańcom przedstawić ze wszystkimi krokami, które podjęliśmy, aby mieszkańcy po prostu wiedzieli, że my tej sprawie nie pozostawiamy, tylko że działamy w tej sprawie. Ja odpowiem krótko, może, w tej sprawie. Takie pismo by się przydało. W tej sprawie odpowiem. Bo tak będą nas cały czas zaraz. Myślę, że odpowiem krótko na sesji, nie dalej bodajże jak. Miesiąc temu, ja wiem. Miesiąc od wami podawaliśmy uchwałę. Jeżeli ktoś adresuje adresat tych pism, maili, wniosków, które adresuje do Rady Dzielnicy 12 w sprawie remontu Bieżanowskiej, że Rada Dzielnicy miałaby to wykonać z własnych środków, no niestety nie jest to możliwe finansowo, bo jest to bardzo proste. No, remont ulicy tego odcinka ulicy Bieżanowskiej to jest kilkanaście milionów złotych. Jakimi środkami dysponujemy, każdy wie, więc... Dokładnie. Ja myślę, że całą tą falę tak od nowa, że jaka Bieżanowska jest, to wszyscy wiemy. Natomiast podobno, w piątek, mówię podobno, było w szkole 111 zebranie, które nie wiem, czy wołała, bo ja nie wiem. Czy część maili właśnie zaczynała się jako uczeń rodziców szkoły podstawowej 111? Zebranie prowadziła, było pod egidą pani radnej Anny Roczek. Nie wiem, czy Anka to zebranie zwołała, czy ktoś wymyślił i została z łapanki tam przyprowadzona. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Poza tym, że dzisiaj się dowiedziałam, że jest akcja protestacyjna o godzinie 13.30 na ulicy Bieżanowskiej w okolicach szkoły 111, że będzie ktoś z, nie wiem, Kroniki Krakowskiej, dziennika telewizyjnego. Uważam, że ktoś z któregoś programu telewizyjnego. 15 minut przed rozpoczęciem tego dowiedziałam się. No i ja myślę, że skoro w tak krótkim czasie były jakieś tam dwa zgromadzenia, więc tym bardziej ludzi to utwierdziło w przekonaniu, że coś się będzie działo. Większość mieszkańców nie bardzo rozróżnia, czy pieniądze na przykład na remont całej ulicy Lipowskiego to finansuje Rada, czy Święty Mikołaj. Tak podobnie z ulicą Bieżanowską. Uważają, że jak będą naciskali na Radę Dzielnicy, to my się w końcu zaweźmiemy. I tak jak powiesili brudne prześcieradła i coś się ruszyło z Lipowskiego, tak się ruszy i z Bieżanowską. Tym bardziej, że jeszcze skoro takie jakieś tam zebrania czy zgromadzenia są, ja mówię, nie wiem, bo nie chcę tu wprowadzać fermentu, jakichś błędnych informacji udzielać. Natomiast wiem, że na pewno to miało miejsce, bo mnie zapytano, czy będę 10 minut przed dzisiaj. Ja byłam w zupełnie innej części Krakowa, ale to nie o to chodzi. Natomiast rzeczywiście, no jakoś trzeba by wyjaśnić mieszkańcom, że wcale tu w piątek rozmawiałam z Grażyną, ja mówię, nie można by, no jednak przycisnąć prezydenta, skoro obiecywał już tą Bieżanowską na to 800-lecie Bieżanowa, to nieważne, czy ona będzie z tej strony, czy z tamtej remontowana, istotne, żeby ruszyć coś z tym, prawda? No prawda, też mówi, słuchaj, wybij sobie z głowy, na razie nie ma o czym mówić. Tak czy inaczej, myślę, że tutaj wspólnie prosiłabym Państwa, żebyśmy no, wypracowali jakieś stanowisko, żeby mieszkańcom uświadomić, że to na pewno się w tym momencie zrobić nie da. I dzielnica tego nie proszę bardzo, pan Piotr Magu. No już ten Vox Populi zadecydował, więc nie będę się powtarzał. Jest informacja, jak miałem się na komisji, przepraszam, na komisji mieliśmy mieć się po prostu. Komisja była informacja z ekipy, że to jest w planie wieloletnim. Takie pismo proponowałbym też umieścić na naszej stronie internetowej informacja w gazetce, no bo nie obronimy się przed takimi mailami w żaden inny sposób. Ludzie muszą mieć świadomość, że to są pieniądze, na które dzielnica sobie pozwolić nie może i to jest i to właśnie konieczna współpraca z miastem. My z naszej strony robimy wszelkie starania i naciski, jakie możemy, natomiast no, cały budżet na te pieniądze na to i to z miasta, nie? Z finansów dzielnicy. Taką informacją musi być jednoznaczna,
czytelna, żeby każdy, kto tą gazetkę do ręki weźmie, miał świadomość, jak to przeczyta, jak sprawa wygląda. Dziękuję. Jeśli może to odpowiedzieć, to ja mam, że w ostatnim numerze 12 była taka informacja, że uchwała intencyjna w tym zakresie została podjęta. Jakby ale to uchwała, jest... Ale ja was, to, rozumiem. To jeszcze bardziej... Bardziej... Natomiast wiadomo, że ona jest intencyjna, to nie jak dzisiaj też podjęta. W związku z tym to jest w gestii Rady Miasta i z jakiego myśmy dostali, z jakiego to pismo, które wspomniałeś, że dotyczy rzeczywiście w priorytetach ten kolejny etap Wierzchowskiej. Natomiast oczywiście ta informacja musi być jeszcze bardziej zrealizowana, jeśli chodzi o to, że internetowa tego jak i nas jeszcze na artykuł, nie wiem, czy ewentualnie nawet zamieścić to pismo w swojej zawartości cyklu, żeby tam to odpowiada na nową. Oczywiście, bo musi być pewna transparentność i jakaś informacja dla mieszkańców. Co leży w jakiej kompetencji? Przepraszam, no nie należy się dziwić mieszkańcom, że wszyscy korzystamy z tej ulicy, no ona jest naprawdę w skandalicznym stanie. I to, co się stało, że ona nie została wyremontowana, przecież niby była zaklepana już na 100%, to jest też rzeczywiście swego rodzaju skandal. Ale jak mówię, to musi być jasny przekaz, to nie to, że po prostu radny się nie chce ruszyć za tym, tylko no jest sytuacja taka jaka jest, a swoją drogą nie wiem, co należy zrobić, żeby rzeczywiście spowodować, żeby ta Wierzchowska jakoś się tam objawiła w zakresie, w orbicie zainteresowań. Proszę? I ulica i chodniki. Pewnie jak już będzie robiono, no to jest ulica i chodniki. Dobrze, czy ktoś jeszcze w wolnych wnioskach? Pani Brącie była ostatnio na urlopie jak nie dłuższy, bo czy też się radzi? Bardzo proszę, nie pytaj mnie o to, bo stawiasz mnie w bardzo trudnej sytuacji. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? Nie widzę. Ogłoszenia i...